Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Hummels dostał po czapie czerwoną kartką, dlatego sobie teraz kibluje przez ile meczy? Jeden, dobra, myślałem, że przez dwa, bo więcej, bo czasami ci sędziowie to są jakieś gówniksy i nie wiadomo kiedy dają te kartki, na ile. Skandal. Dobra, ostatnio Klozet nam najebał główeczkę, tylko niestety obrona coś spała i pan Dani Alves najebał dwa gole na koniec i meczyk był do kitu, bo on wygrał na fuksie. A moja obrona spała. Dobra, lewy, ty będziesz kiblował, dopóki cię kiedyś nie wykorzystam. A kiedyś będzie taka okazja, to cię wykorzystam z największą ochotą. Dobra, wszystko w sumie. Miałem do powiedzenia, jeżeli chodzi o budowę składu. Okej, na razie wygrana, przegrana. Jest, nie ma remisów, 8 meczy. Zobaczymy, kogo nam teraz wylosuje. Mają wszyscy tu kondycję. Pan Schmelzer nie ma. A dobra, ogólnie damy jeszcze na wszelki wypadek, bo widzę, że są jakieś niedobory wapnia kondycyjnej. Dobra, szukaj nam. O, jak szybko! A dobra, myślałem, że mi wyszukało tak szybko, ale się pomyliłem. No niestety obrona wylicznikowa o jedna spadła, bo Hummel skibluje za sfaulowanie. Grałem ze znajomym i no i taki przypadek, że ja go po prostu zjechałem faulem i kurde, zebrał po czerwonej. Dobra, widzę, że nikogo mi nie chce połączyć. Taki luj. I coś w ogóle nie chce łączyć, czekajcie. Coś mi się to nie podoba. Teraz masz mi poszukać. Ciekawe, kogo mi jeszcze znajdzie w tej szóstej lidze, bo na razie to znalazłem szczęściarza z Dani Alvesem i kolesia, który był nobem. Dobra, ja poczekam. A właśnie, teraz jeszcze kwestia FIFA, bo raczej ona nie będzie codziennie. Znaczy dziś, jeszcze jutro będzie ta FIFA, ale gorzej z środą i tak dalej. No to teraz będzie zależało jeszcze od mojego czasu i ochoty na FIFA. A wiecie, wakacje prędko minęły, to tam codziennie miałem ochotę na FIFA, a teraz to już niezbyt będzie mi przypadało, żebym mógł sobie tak codziennie nagrywać tą FIFA. No wyszukaj mi tego przeciwnika, kurde. Co wy w kanałach szukacie tych przeciwników? Kurde. Wody nie potraficie odfiltrować, a kurde szukacie. O, dobrze. Kogo mi trafiło? Jakiś Polaczek pewnie znowu. O, widzę, że ma koszuleczki FIFA 14, pomarańczówki. Liga angielska, kurwa, BPL znowu. No niech go by to kurwe szlak trafił. Mama Diego Costa, Runeya, Oscara, Sancheza, Jesus Navas, Sania, wykąpany. Filipe Luis, Marcos Rojo i na bramkarzu chyba już zapomniałem, kogo tam miał. Dobra. Lagi ma trochę. I to mi się też nie podoba. Kogo on ma na bramce? Ja sobie zobaczę. Nie przewinę, a chcę zobaczyć, kogo on jeszcze trzyma. Tu mamy Trapa na rezerwie, bo ostatnio spierdolił nam akcję. No dobra, mamy tą naszą formację, ja jeszcze poczekam na jego skład, tylko chcę wiedzieć, kogo on ma na bramce. A Piotrka ma, dobrze. To Piotrusia ma na bramce. No to będzie ciekawie. O, Kagawa. Jego też chyba zapomniałem wyczytać. Ale to i już zaczyna atak. Ty kurde, nie dam mu się. Ja mu się nie dam. Dobrze, Boateng tu broni. Kedira jak się prawie wyjebał, ale piłkę na szczęście potrafił wysoko, Toni Kroos. On tu się nie daje sfaulować, ale taki Marcos Rojo już mu zabiera piłkę. Tej, spalony Costa, nie ma. Dobrze. Oby miał pecha ten skurczybyk, bo ja mu dałem Quicksela, jak widzieliście tam parę odcinków temu. Zasłużył sobie gnida, śmieć. Ale jego plus jest taki, że jak go nabustujecie, to on będzie mógł nawet w pierwszej minucie wam strzelić gola. Dobra, uwaga. Dobrze, Boateng. Podanie
do Kloze. Miller biegnie, no i Miller już traci piłkę, zaczyna rozczarowywać. No, prawie miał tą piłkę. Kroos, tam podanie. Dobrze, zajebiście Miller. A, myślał, że mnie sfauluje. I kurde, już Miller buduje. No co tak się patrzysz? Ja bym ci kurde matkę zabił znowu. A zresztą ja mu zabijam matkę 3 razy dziennie, to Niemiec w sumie potrafi wytrzymać takie koszmary. O luj, o kurde. Nie ma karnego? Nie ma karnego. Nie ma. Jezu, dobrze. Trochę sfaulowałem, ale nie ma karnego. Kurde, niebezpiecznie. Jezu, dobrze. Murek pomógł i Rożny. Niedobrze, cieplutko się już robi. Powolutku. Kompany, Neuer wyłapał bez problemu. No Neuer, no to jest klasa, niczego w sobie. A Trapp to jest tylko takie zwierzątko domowe, można tak powiedzieć. Potrepta sobie trochę, moja piłeczka. No i po prostu pożegnał się ze mną wczoraj. Jak się okazało, żeśmy przegrali 4-2. Ale teraz napędzony motocross robi dośrodkowanie i Miller jak z kopniaka. Myślałem, że z główki jak zawsze to robię, ale jestem zaskoczony. 15 minuta i na lajciku se Miller strzelił petkę. Taką delikatną, można powiedzieć, że lekko finezyjną. Dobra, tu Miller widzę, że jeszcze chce pokozaczyć. Już traci piłkę. O, tu chciał zabrać znowu piłkę. No Miller już chyba się obudził. Kofeina pomaga. Ale Royce! No i przez Royce'a nam zabrał piłkę, ale Khedira źle podał. Teraz Khedira jeszcze raz. I jak tu Miller ich wyprzedza. A może petkę. Kurde, no podsadził mi haka. Jebany. Dobra, jego Czech wyjebał w pizdu piłkę. I jeszcze nieskutecznie dla nas piłeczka. Dzięki, Piotrek. Możesz już ten swój hełm zdjąć. Dobra, Royce, teraz twoja kolej. Kroos się już nabiegał. Teraz ty zrobisz dośrodkowanie i jedziesz. No i Miller, główeczka, 9-9 i już 2-0. 21 minuta. No i Bundesliga go już jedzie. No, BPL przy Bundeslidze, którą on ma zbudowaną, no to wymiękka. Dziękuję. Już 2-0. Zobaczymy, jak dalej się to będzie toczyło. Myślał, że mnie pojedzie Polak jebany. No ale się mylił. Dobra, dzięki za piłkę. No, Kroos, ale Rooney bierze z powrotem. Dobrze, Miller, walcz o piłkę, podaj do Kroosa, on ci dośrodkuje. Ty, jedziesz, jedziesz! Ale coś ty, Kroos, zrobił! Ty zjebie! No, byłoby 3-0. Przecież jego Czech wyszedł z bramki. Jaki idiota. Dobra, Miller, Miller! No, przelobuj! No, czemu żeś nie przelobował? No i kurde, jeszcze za wysoko. Miller, czubie. Chciałem, żeś przelobował, a ja nacisnąłem jeszcze zły przycisk. Miałem nacisnąć prawego bumpera, a nacisnąłem lewego. Co to jest moim błędem w sumie. Dobra. Ale dajmy też jeszcze szansę Kloze, bo on jest z Millerem na napastniku. Co nie znaczy, że Miller ma się nie dzielić z nim bramyczkami. Dobrze, Batsch Tuber broni. Czy zablokował dośrodkowanie? Nie, myślałem, że będę miał wymagającego przeciwnika. Ale jak widać, no cieniutko. Jak Lam! Kurde, przewrotkę zrobił. Dobra, Miller. Weź ty, okiwaj. On tylko faulować umie, to widać. Dobra, przelobuj go. No kurde, nie wyszło. Ale próbowałem. Bo on wychodzi tym bramkarzem, to już zdążyłem zauważyć w sumie. Ale Khedira, lepiej podawaj. Przydałoby się, wiesz? Dobra. Na razie prowadzimy. Próbują wyprowadzić atak z dośrodkowania. Ale im gówno wyjdzie, bo nikogo nie mieli. A jeśli nawet by mieli, to gówno by z tego wyszło. Ale Kroos, nie śpimy. Dobrze, chyba faulowałem. Dobra, Klozet. Teraz... Ty, przelobuj go! Jest! Jest! Trafię! Jest! Klozet! Pięknie! Teraz on zatańczy makarenę. Zajebiście. No debil. Mam noba. Mam noba po prostu. Zajebisty. No Kloze, jakby się jeszcze potknął, to by nie zrobił loba. Dobrze, jest. 3 do zaje. Chciałem powiedzieć 3 do jaja. Albo 3 do chuja. Ale lepiej powiedzieć 3 do 0.
Miller. Kurde, ale Miller nie podajemy wrogowi. Jasne? No, żebyśmy się zrozumieli. Dobra, Schmelzer teraz idzie na atak. Co jest dla mnie to dziwne. Jedziesz, jedziesz! Kurde. Nie obroni tego. Kurde, złapał Czech. Aj, aj, aj. Dobra, ale jeszcze możemy mu strzelić. I znowu go lobujemy, niepotrzebnie, ale po prostu go straszymy, no mamy przewagę i to straszną. Oni nic nie zrobią. Schmelzer podaj, ale nie do Alexisa. Ale Boateng, ty też, kurde. Dobrze, ale wyjebał gdzieś jakaś tam piłkę, piłka dla nas. Klozet, no Klozet, dobrze, ma piłkę. On chyba zacznie tym bramkarzem wychodzić, takie mam wrażenie. Dobra, teraz sam biegnie. No, sam, pięknie. No i dobra, dośrodkuj. No i kurde, czemu mu nie jebłeś bramki? O, jakie podanie z góry. Royce stracił piłkę, podaj mu. Okej, okay. I znowu wychodzi tym bramkarzem. Co za dziki ciul. O, dzięki, dzięki. No i kurde, ale Royce, mogłeś trochę pomyśleć jednak. Ale jedziemy go, no. On specjalnie wychodzi tym bramkarzem, bo on już wie, że przegrał. Ale potęg. Nie wyjebuj tej piłki na linię autu, bo cię kurwo zmienię czarna. Jasne, czaisz? Bo wypłaty nie dostaniesz i będziesz kurde musiał zapierdalać 3 dni po dzbanek wody. Ale Samuel! Nie fauluj go. Też drugi kurde się znalazł. I uważać, bo oni będą chcieli jakąś jeszcze akcję na koniec przed gwizdkiem zrobić. Gówno nie okazję mają. Dobrze. Cross. Zajebiście 3-0 w ciągu pierwszej połowy. No przeciwnik nie ma szans. Nie. Jakieś zmiany tu mogę wprowadzić, szczerze mówiąc. A dobra, wszyscy dobrze się spisują. Neuer tym bardziej. Wynik jest bardzo jednostronny. Trapa nie wprowadzam, bo on tylko może mi pecha przynieść jeszcze. Dobra. Ojebany. Sorry. Bo jeszcze Skype'a miałem włączonego. No jedziesz. Jebut. I kurde, jebnął Klozet. Zajebiście. I kurwa, teraz mi Skype będzie przeszkadzał. Jebany, ale powtórkę możemy zobaczyć. Pięknie, kurwa. Musi cierpieć. Musi cierpieć. To był Kloze? Czy Miller? Kloze, no to mają po 2 gole. Zajebiście. Nie dostaniesz ani jednego. Ej, uważaj, uważaj, bo on będzie jednak coś chciał. Ale kurde. Uważać. Ten Skype mnie jeszcze rozprasza. Dobrze. Neuer. OP. OP. Dobra, biegnij, biegnij, Kloze. Może jeszcze... No kurwa, ale jak on się pcha! Wyjeb to. Dobrze, Schmelzer chyba to był. Dobra. Teraz Miller. No, on tu jest na przegranej pozycji praktycznie. Co on robi? Dobra. Już mi się odciszyło. No Skype mnie trochę rozpraszał. Ale chuja mogłem zrobić. Patrz jak mnie pcha, jebany gnój. Patrzcie, jedziemy go. Przecież go możemy jeszcze zjechać 10-0 nawet. Jak będziemy tylko tego chcieli. No ej. To był ślizg poniżej pasa. Ej kurwa, spalony. Dobra. 4 do jaja. Jedziemy gnoja. Przelobuj, przelobuj. Dobrze. I 5-0. Nie dajemy mu najmniejszych szans, no trzeba, trzeba przeciwnika katować. A niemiecka Bundesliga to potwierdza. Pięknie. Miller, już twój drugi lob. I drugi lob w tym meczu Millera i Klozego. Pięknie. No cudeńko, no, zjedziemy, będzie 10-0 zakład. Będzie te 10-0. Jak tylko kurde, będziemy się w chuj starać. Dobra. Ale dziwne, że przeciwnik się jeszcze nie poddał. To mnie zaskakuje. Że przeciwnik walczy. No dobra.
Taki chcesz być sprytny. Dobrze, Neuer. No prawie by to puścił, szczerze mówiąc. Mało brakowało. Dobra, jebanego trzeba zniszczyć. No i dobra, chyba piłeczka będzie dla nas, nie? Jebany. Musieliśmy dotknąć. Ale jakie to ma znaczenie? Prowadzimy wysoko. Więc gnój może nam zero zrobić. Ha, ten jego Jesus Navas to myślał, że wyłapie tą piłkę i coś zrobi. Khedira. Dobra, sam, pięknie. Jak wyjdzie znowu Czechem. Dobra, piłeczka idzie, dotrze, jest! Kurwa, 6-0 i znowu. No po prostu ja nie wierzę, ten koleś to po prostu jest noob. Ja se odłożę pada, popatrzymy na powtórkę, jakie debile biegną, bo tą piłkę nie umieją do niej dotrzeć. Po prostu już go wyśmiałem i tyle. No, nawet Roney nie dobiegł. Już było po czasie, kolego. Zaczynamy być świadkami. Jedziemy. Go. Sam. No kurwa, sędzia mnie blokował. Reporta mu dać. Diego Costa. Tej. Won. Dobrze. Pięknie. I nie ma spalanego. Nie ma spalonego. Tej, już przestał wychodzić. Ciekawe co to zmieni. Tej jego sytuacji. Nie wierzę. Obronił! Kurwa, zaczął grać chyba. Zaczął grać, aż mi się wierzyć nie chce. Tylko, no nic to już nie zmieni. Dobra, dzięki. I Klose, 7-0. Ja pierdolę, normalnie jak Brazylia Niemcy. Przecież ja dominuję nad nim. Chuj, mecz dobry. Przecież on tu cierpi już. Proszę bardzo. Klose ma już chyba hat-tricka. Bo z tego... I Miller też, no oni obaj już mają hat-tricka i któryś z nich ma więcej goli. Dobra, jebiesz z daleka. Lol, obronił. Pierwszy raz chyba obronił w życiu. Dobra. Lama, jedziesz. Te, wypiąstkował, kurde, zaczyna tu coś grać. Tu podanie. I jebej. Lol. No Khedira, ty raczej strzałów nie masz za dobrych. Ale co tu dużo mówić. A, zaczął grać. Odzyskali piłkę w środku pola. Teraz będę mu strzelał z daleka, bo ja już tak naprawdę wygrałem to. Teraz to ja dominuję nad nim całkowicie. Pewnie koleś już ma takiego stresa, że najchętniej by przestał grać w tą FIFA. Jebany! No i kurde, Boateng by miał gola, ale niestety nie dał rady. No jedziesz! Jedziesz! No kurwa! Karny! No! I karny! I kurwa, jesteś zniszczony, Czech! Czerwoną! No! Żółta pedale! Ciul mnie tu sfaulował! Jebana gnida! Zginiesz za to marnie! Dobra, Klose! A może Miller lepiej? Bowi motni mnie. To dajmy mu szansę strzelić gola. Albo nie, żeby ta dziwka cierpiała, to Neuer. Tak, propaguje Neuera. Jedziemy. Neuer? Ty chuju. Ale dobra. W sumie wyjebane. Aj, przelobować go mogłem. Aha, faulowałem, okej. No chciałem bramkarzem strzelić, ale no nie wyszło mi, przykro mi. Trudno. Wyjebane, no ale i tak prowadzę za wysoko. Kurwa. Boże, co za debil. Kurwa mać, on tu już normalnie cierpi. O ja pierdolę. W jebie?
Pięknie, kurwa, Royce jeszcze się dołączył. 9-0 i ja pierdolę. Przeciwnik tamto już ma płacze całkowicie. Jak i Royce jebnął z 30 metra. No i nawet trafił jeszcze, no jebany. 30, może 5 metr. Dobrze, 9-0. No i jeszcze nawet się nie skończyła druga połowa. Ty, on chyba znowu chce samoboja se strzelić. Dobra, dajesz samoboja, dajesz samoboja, dajesz samoboja. No, no, no. Nie wyjebał jeszcze tej piłki. I 10-0. Kurwa mać. Nie wierzę w tego typa, ja po prostu nie wierzę. On tam już cierpi normalnie. Lol, nie złapał tej piłki. No strzelaj, strzelaj se samobuje, strzelaj se. Pse, strzelaj. Nawet kapitan FC Bayernu strzela gola. O Boże, nie no, po prostu to jest śmiech. O kurwa, nie. Bekę mam z tego gościa i tyle. Bekę. O Boże. Kiedy to się skończy? Dobrze, no jeszcze pocierpisz trochę. No chodź, 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 chodź. Ale Lama. Aha. Co ty kombinujesz? O, Lam chciał strzelić przewrotki, ale spalony, no niestety. Ale kurwa, nie ma to większego znaczenia, bo my tu dominujemy całkowicie. Ale Kloze! Co ty robisz? Coś ty najgorszego zrobił. A chyba chce znowu samobuja strzelić. Boże, Miller! Really? Dobra, fuck the system. Czech też nie trafił sobie. Co za imbecyl. Może 12-0? No i świetnie piąstkuje. Dobra. Jebej tu. Trochę za mocno. Chuj z tym. Ale prowadzimy tak wysoko, że to jest kurwa. No tutaj nie ma słów. Tu po prostu trzeba tylko. Co? O, Rożny, dobra. Wyjeb tą piłkę do. No i zagwizdał. Patrzcie, kurwa, jaka lista. Miller, Kloze, Kloze, Miller, Miller, Kloze, Czech. Samobuja oczywiście, Royce, Czech i Lam. Kurwa, dominowałem nad nim całkowicie. Rozjebałem mu system. No i Miller tam, czekaj, Miller ma 4 gole. Kloze ma 3, dobra. Dobrze, no dzisiaj to żeście się tak spisali, że każdy z was powinien zebrać po buście przynajmniej jednym. No kurwa nie. Ten mecz to była chyba największa epickość w historii. O, Kloze 9-7. O, Lam ma nawet 8-1. Sam 9-2. Royce 8-8. Kroos 9-1. Miller 9-6. No, Neuer ma mniejszą ocenę, bo niestety gówno miał co do roboty na bramce. Batsztuber nawet się postarał, szczerze mówiąc. Bardziej od Boatenga. Nie wiem, czy go nie wstawię za Boatenga na następny raz. Ale dobra, chuj z tym. Wygraliśmy mecz i to tak dominująco, że no kolesiowi współczuję i niech sobie weźmie jakąś Melisę albo coś lepszego. Za to to kurwa powinno być 6 albo 9 nawet punktów za taki mecz. Ale to jest właśnie FIFA. Ale meczyk fucking awesome normalnie. Aż bym go jeszcze wysłał drugiego tego samego dnia, szczerze mówiąc. Ale zostawiam go na jutro. Sytuacja nasza jest jeszcze w miarę. No nasza jest doskonała w sumie. Mamy 7 meczów jeszcze, a 6 punktów mamy, więc. No ja jestem zadowolony. Niemcy się nie opierdalają. Widać, że starają się każdy mecz wygrać na jak najlepiej i na swój poziom po prostu. No dobrze. No nie wiem, czy mi dawać boosty, szczerze mówiąc. No Lamce dam owszem, bo on tutaj jeszcze najebał śmiesznego gola. Dobra, to my, co my tu możemy udać? Podania. A możemy udać te podania, żeby lepsze je robił. Dobra, Hummels i tak przecież wyszedł. Ale Batsztuber się nawet stara.
Trzeba przyznać, że no, Bad Stuber miał nawet wysoką ocenę. No nie, możemy go w sumie dać na następny mecz. Dla każdego jest jakaś szansa na jakąś grę w ogóle. Dobra, to Bad Stuber będzie tutaj. Tu będzie Hummels. No, no, Jerowi to chyba nie wiem, co, czy mogę mu cokolwiek dawać. Ale mam tyle tych kart, że no chyba muszę mu coś dać w sumie. Robinsonada. Łapanie piłki. Tempo. No tempa to ja mu nie będę dawał, bo jeszcze go nafaszeruję. Ustawienie się. Refleks. Czego on tu ma najmniej? No łapania w sumie to może mu dajmy. Łapanie piłki. Dobra. Aha, Rajsowi jeszcze coś damy, bo dzisiaj piękną petę strzelił z daleka na pustą bramkę, ale strzelił piękną, trzeba przyznać. Trzeba docenić jego wysiłek. Co tu można mu dać? A dajmy mu te podania, żeby robił lepsze. Aha, i kurwa, żeby dobrze przygotować naszych napastników, to dajmy im pogłówki 9-9. No Kloze będzie miał te 9-9, a Miller 9-8. Ale chuj, będzie je miał. Dobra, masz tutaj główki i nie sraj więcej, bo żeś dzisiaj strzelił w pizdu bramek z Klozetem na czele. No i to by było w sumie na tyle, bo to oni dzisiaj byli bohaterami dnia. Neuer również nic nie puścił, więc też był bohaterem dnia. No i dobra, przeciwnik Polaczek był słaby, no po prostu myślał, że mnie tym swoim BPL zjedzie, ale ja uważam, że on miał za słabe to BPL. Ja bym miał Suareza, Van Persiego, ja bym miał coś naprawdę dobrego, Yaya Touré. No to może jeszcze bym nie tam pojechał, ale on miał takie gówna, że to porażka. I w ogóle po co wychodził tym Czechem? To jest w ogóle największy błąd jego życia. Dobra, chuj z tym. Meczyk wygrany i to tak dominująco, że to chyba jeden, będzie jeden chyba z najbardziej epickich meczy na moim kanale. Będzie chyba na zwiastunie, bo ten meczyk po prostu pokazał, że ta gra potrafi zaskakiwać. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Se otworzę zwykłą paczkę. Na razie nie będę kupował końców, więc nie będę też otwierał tych dodatkowych paczek, ale se pozwolę otworzyć jedną za 7,5K. Może coś mi wypadnie. Zobaczymy, co tam mi wyskoczysz. O, szczurek mi wyskoczył. Jak miło. Pójdziesz na sprzedaż. Jednorazówki sobie weźmiemy, a reszta na Quicksella. I się pożegnamy, bo meczyk naprawdę ekscytująco epicki. Dobrze, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał meczyk z FIFA 14 Ultimate Team, możecie ją obejrzeć, ocenić, przepraszam, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie, yo.